Cześć, siemanko, witajcie w kręcniku z Elengrada! Oczywiście tak. Już tak gorąco do domu. A czy dzisiaj jeszcze nie, bo dzisiaj jest. Bo dzisiaj jest poniedziałek 8 lipca, to dzisiaj jeszcze nie jest tak gorąco. Ale jutro mamy 31 stopni, to ja tu w domu padnę. No i dzisiaj robimy orkę tego pola, jak widać. Tutaj po burakach czerwonych. Tutaj robię. Było 911 ton. Bo 900 wchodzi do tutaj do tej maszyny, znaczy do maszyny, do fabryki, do twornicy tutaj. Tyle wchodzi do po prostu wchodzi tyle do fabryki, tyle do. Co będę mi tłumaczył. To tak szybko przerabia to, że kurczę no. Miałem 270 tysięcy, przewinąłem 3 godziny, bo była 10 chyba? Chyba 10 było coś takiego. A jest teraz 11, jak widać. 14.38 jest dokładnie. Oczywiście w grze, tak. W realu to widać, że jest 19 prawie. Dzisiaj nie ma jeszcze takiej gorączki, ale jutro będzie 32 stopnie. No, karetka przejechała. Po kruka jechali. Nie no, kruka nie ma. Kruka nie ma. O właśnie, chciałem też o tym powiedzieć. Bo to jest odcinek czwartek. Dlatego nie ma gier Kruxa ani z 13, ani z 17, no po prostu nie nagraliśmy. No i nie będę was czarował, no nie nagraliśmy i tyle, no trudno. A ja też tam na siłę Kruka nie będę zmuszał, żeby grać, tak? Jak nie chciał, no to nie, no to trudno. Ale myślę, że jak wróci teraz z wakacji tych swoich, no to na pewno będzie mu się chciało grać. No bo wiecie jak to jest, nie? Wiecie jak to jest, że nieraz jest chęć, a potem jak już trochę przejdzie, przerwę sobie zrobić chwilę, to potem już się nie chce, ale potem po przerwie znowu się wróci, to znowu się będzie grało. Parę odcinków się nagra, a i tak będzie się tak dalej toczyć, nie? Nieraz póki są wakacje, to tak trochę ciężko z nagrywaniem będzie, z Krukiem. Znaczy no ja na razie... Przez to, że Kruka nie ma tydzień, no to trochę sobie zrobiłem, nadrobiłem mój kanał. Trochę sobie serii podgoniłem. Widzicie, Elengrada już skończyłem. W sobotę zakończenie. W sobotę na kanale zakończenie, więc no, a dzisiaj jest czwartek. Jutro piątek, jutro flet na osadzie. No i w sobotę zakończenie Elengrada. Więc elegancko tego. A dzisiaj właśnie, nie powiedziałem, bo dzisiaj robię orkę tego pola i później będę jeszcze nie lał, tylko sypał wapno. A ten mój mega zestaw do orki tutaj, wiem, że nie jest realny, w sumie bardziej do tworzenia pulsu użył niż do orki, no ale... Dzisiaj go wykorzystam pod względem ornym do orki. Później pojadę wapno, bo mam tak duże wapno, dawno nie miałem. Teraz tam, gdzie kopię marchew, te wielkie pole, to tam też wymaga wapna wszystko. Więc wapna tutaj... Nie brakuje na tej serii. Jak będzie październik, to na pewno wam pokażę zbiór soli na tym nowym polu. I teraz tak sobie myślę, że jak ja przewinę sobie na wrzesień, ale nie no, na sierpniu jeszcze muszę rzepak zacząć, to jeszcze na sierpniu sobie zostaniemy za odcinek albo dwa. Dobra, tak zostawię. Tak sobie to na razie zostawię. Ja sobie te po odcinku wymaluję. No bo to tak nie może zostać. Przy okazji będę wiedział, że to pole miało hektary. Jak to zaoram, to będę wiedział. Za jakieś 10 minut będę wiedział. Jeszcze parę pól zostało do kupienia, ale widać, no zupa dość ładnie się produkuje. W sumie to barszcz czerwony. Tutaj Holmer już tutaj widać trzy okrążenia zrobił. Tam pisze mu, że 2 godziny jeszcze będzie to kopał. No może być co mnie. Bo teraz ma bardzo dużo przejazdu, to też od tego zależy i też dużo nawracania mam. Ale dobrze, że pierwszy od tej krótki tutaj zaczął, tego klinika. Tutaj wykopię pierwszy, a potem już będzie jak to coraz dłuższe, to już wiadomo. Już będzie szło. Ciekawe, czy będzie pełen zbiornik, czy nie. To mnie ciekawi. Ale...
Teraz się Leningrad skończył, no to wiadomo. Mam czas na inne serie. No 2000, nie no, 2000 krów jest w środę zawsze. Może Fleta będę więcej nagrywał? Zobaczę. A może nową serię zrobię? Nie wiem, na razie nic nie obiecuję. Przez wakacje może przyduszę sobie trochę bardziej Fleta na osadzie, żeby tam trochę go rozwinąć bardziej. Albo M-Klika przyduszę. W sumie lepiej M-Klika by było przydusić, tak sobie myślę teraz. Żeby tam we wrześniu, czy tam w październiku to zakończyć, nie? Potem zrobić jakąś nową serię z dwójeczki dwójki. Tak żeby wiadomo, dwie serie były, tak? No a potem już wyjdzie dwójeczka piątka. Zobaczymy, czy w ogóle mi pójdzie. Znaczy, no pójść pójdzie, ale zobaczymy, jak to będzie w ogóle, nie? Ale w WSP już tego błędu nie zrobię, że trzy serie na raz zacznę. To zapomnijcie o tym. Zrobię sobie jedną, wybiorę sobie mapę. Jedną i tyle. Wybiorę sobie jedną mapę oryginalną i będę grał. A potem jak już będą fajne jakieś mapy, jakieś fajne mapy po prostu z modów, no to potem wiadomo, z modów seryjnie. Więc tak to wygląda, no ale już nie zrobię tego błędu, że walnę sobie trzy serie od razu z. Na dzień dobry trzy serie z 25, nie? Bo tutaj na tym save mam dopiero 150 godzin. Dopiero 150 godzin, a na Leningradzie miałem 240 chyba. Albo 230, coś takiego. Ogólnie mówię, że seria zakończona, bo jest. Ale jeszcze nie nagrałem tego zakończenia. Muszę zaraz po tym odcinku może wejść i nagrać to od razu, no bo Fleta wiadomo, jak nie nagram na piątek, no to po prostu nie będzie odcinka na piątek i po prostu będzie od razu w sobotę zakończenie i tyle. Ale powinienem Fleta jeszcze sobie ogarnąć dzisiaj. Bo ja nawet nie wiem, co tam jest za roboty tak naprawdę. Ostatnio były żniwa jęczmienia, to na pewno widziałem tyle. Bo jak byłem na YouTube Studio, to widziałem, że były żniwa jęczmienia. Czyli jak były żniwa jęczmienia, to będziemy musieli zadziałać coś ze słomą chyba. Chyba coś ze słomą będziemy musieli zadziałać i tyle. Coś ze słomą zadziałać i chyba przewinąć czas. Chyba będzie trzeba przewinąć czas do lipca. Się dobrze tutaj na M-Kriku się, że na M-Kriku się skończyły żniwa. I w 15 też się żniwa skończyły, więc teraz w sumie będzie taki okres bardziej siewów, nie? Żniwa były w 13? Były. Wtedy na każdej serii miałem żniwa, więc... Ale w kolejnym odcinku chyba na 2000 krów znowu będą żniwa, tak sobie myślę. Ale już nowym kombajnem, więc kupię sobie drugi kombajn nowy i będą też te żniwa trochę ciekawsze, nie? Kupię sobie drugi kombajn i tyle. Czy tym zestawem zjeżdżać? Właśnie nie wiem, kurczę, jakie pole sobie wapnować. Nie, trochę tych kulis do wapowania. Albo zrobię sobie oporową akcję tutaj na tym polu, typowo na tym polu i żeby tutaj już można było siać sobie. Chyba tak zrobię, że tutaj to, oj, to zwapnuję i... sobie to zwapnuję i będzie git. Ja tak sobie myślę, czy tych drzew tutaj nie ukryć na szybko. I to przeorać na prosto tutaj, żeby był taki... Chyba tak trzeba będzie zrobić. Chyba tak zrobię. Że to przeoram i tyle, nie? Tak na razie zaorałem 9 hektarów. No.
I tak to sobie leci, nie? A właśnie, promocję trzeba zrobić, bo dawno na tej serii nie byłem. A, szoferek tylko. Który zajmował. A, to ten zabrał mi za ten. Zabrało mi za holdery. Holder był oczywiście wypożyczony, bo nie było misaliu i takie coś. No i dobra, przejadę tak i tyle. Więc myślę, że jak przejdę na wrzesień, no to już pole 25 będę kupić. Nie wiem, co tam jest zasiane. Pszenica. To już będzie zabrana na pewno. I tam już coś nowego będzie rosło, więc no może coś ciekawszego będzie rosło. Nie? Bo tutaj trochę pól jeszcze jest do kupienia. Nie? Troszeczkę jest jeszcze do kupienia, ale już tak nie za dużo. To właśnie mogę wam krowy pokazać. Chodzi mi bardziej o statystyki krów. 10 krów jest... No 10 krów się urodziło po prostu, o. To chciałem powiedzieć. Mleko 560 litrów już jest. O! Nie no, po co się składa? Kapitulera będę robić. Pytanie, czy ja mogę aż tak pod te tory bardziej tutaj się podorać? Właśnie tak. Kurczaki nie bardzo. Muszę gdzieś coś takiego jechać. A ten czubek muszę zamalować, bo to już jest poza terenem, poza moim terenem. Kształtowanie terenu, malowanie. Wiem, że krzywo pomalowałem, no ale mam tego GPS-a, jak to będę zaraz wyoliwał, tak. I rośliny. Te malowanie tej trawy najwięcej zawsze schodzi. Pieniążki. No dobra, tak to szybko to ukryję, to drzewa i to przeoram. Żeby tu nie było tak pusto, to sobie po odcinku posadę takie drzewka. Może nie aż tak gęsto, no ale... No wiadomo, jakieś tutaj drzewka na między sobie od toru posadę. Żeby też nie było za pusto, nie? No bo teraz wiadomo, usunę drzewo, no to będzie pusto. Ale dzisiaj już nie będę się bawił z tym celem. Tylko to przeoram i tyle. Tak, wiem, zabijecie mnie, że znowu wziąłem 8 R do rożytnika, no ale po prostu ten zestaw tak siedzi mocno, że... Tak mi się spodobało, że no nie mogę po prostu sobie... wziąć innego, no. Bo ogólnie będę wybrał albo 8 orać, albo 8 wapno robić, ale jednak chyba wybrałem wapno na 8. Na 8 R oczywiście, jakby to śpiewał. Co jest? A, bo ja... Dobra. Y-ka wyłączyłem. Pewnie mu się kapnął dopiero, jakby te krzaki nie zaczęły znikać. Ta-di-ra-ra-ra. Bagieł pogadowy. Dobra, zaraz to pomaluję, jak już jestem. O, no, trochę za mocno się ładowałem, no ale trudno. Hm, 7000 to głupie malowanie tej...
tą trawą z kwiatkami. To jest tak zabójcze. No nie wiem, czy tam w ogóle będą mi kombajny zbierać, no ale zobaczymy. No, może takie małe choineczki chcę posadzić, zobaczę, no bo są dość ładne. Co ty robisz, Kacper? Dobra, niestety tak stoi ten. Chyba nie wyfrunie. Nie powinno mu się nic stać. Nie, no fajna tego, podoba mi się nawet. Niestety muszę wziąć ziemerę, no bo nie mam innego ciągnika mocnego. Żeby pociągnął ten rzutnik. Znaczy, no się dałoby rady, no ale wiadomo, nie. Teraz się ciężko mówię, no bo to dość duże jest jednak, bo to jest 35 ton wapen. No i elegancko tutaj. Ten co opalił od traka. W sumie 37 prędkość może być. Nie będę je zwiększał. Poprzez bieg. No bo po co? Nie ma takiej potrzeby. Ile jest między odcinka 17? No to jest 13 minut, co ja zrobię, wapna i tyle, nie? I 13 minut, czyli 3 do 19.10. Nie no. Elegancki jest ten zestaw. Nie mogę się na niego napatrzeć, że tyle. Ja bym musiał zrobić tak. Tak. No kurczę, nie wiem ile. Tyle. Sięgnie. O kurde. Dawaj, 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 dawaj. Dupa tam, dawaj. Nie sięgnie. Muszę jeszcze raz zajechać. Dawaj! Dawaj, mały! Dawaj, dawaj! A ja sobie muszę zobaczyć, jak tam idzie mu zbieranie tej marchwi. Tylko na aktywnych miejscach to tak nie załatwia. Na rodzajach roślin też. Na wzroście najlepiej by to było widać. A, już te krótkie wykosił. Dobra, teraz same długie jedzie. Dosłownie długie. I teraz sobie tu zafunkcję włączyć. A nie, w sumie może jechać na tym GPS-ie tak naprawdę. I poszli szybkie i wściekłe. Nie, to jest przerąbane wakacje, nie jak ty jeżdżą za samochody za oknem, to jest hit.
Koniec który film opalić. Dobra, tego odpalę. Do 10 po, czyli jeszcze 8 minut odcinka zostało. No nie mogę, no coś, nie wiem, pewnie będzie słychać ten odcinek, to może nie. Lepiej, żeby nie było słychać tego odcinku, tej jazdy samochodami. Tararara. O, pociąg jedzie. A ja muszę coś sprawdzić. To w miarę szybko muszę to zrobić. Skoro on jedzie, to ja chcę go zawołać, bo ja chcę tylko coś zobaczyć. Bo ja go widziałem, że jedzie, dlatego go tutaj zaczepiłem. Czy to wina tamtego save'a była może? Nie wiem, zobaczę, bo ja chcę coś sprawdzić tylko. Jedzie, pociąg jedzie. Bo ja tam się bawiłem w plikach, ale muszę coś zobaczyć. Nie no, tu jest normalny. To coś sam tym sobie może, że było. To wszystko zero, dobra. Soja! Powiesz, że soja ma cenę. Ja znowu zapomniałem o tej... Nie będę przeklinał. 3800, a 2600. Nie, dobra, ale działa. Dobra, pociąg działa. No dobra, no sprzedam, no coś wiem, że w sumie dużo stracę, nie, ale... A, bo jest sierpień, a nie lipiec. Właśnie nie wiem. Dobra, załaduję tą soję. Muszę po prostu pamiętać na kolejnym czerwcu, żeby to zrobić. I zrobię, zróć wynajęty pociąg. I on teraz będzie sobie jeździł z moją psą cały czas. No i on sobie tam będzie jeździł. Bez końca. Właśnie nie wiem, kurde, czy iść teraz na... W sumie ciężki wybór, nie? Czy iść Ellengradem nagrać się fleta na osadzie? To co mi się bardziej chce? W sumie Ellengrada bardziej by mi się chciało nagrać, żeby go zakończyć już, bo to będzie bardziej takie... Może nie tyle co ekscytujące, a już bardziej chcę wiedzieć, ile po prostu będę miał tych pieniędzy na tym save'ie i tyle, nie? Zawsze to już wiadomo, jedna seria mniej. A tak na razie to potem M-Creeka będę musiał przydusić. Bo chcę tego M-Creeka gdzieś tak we wrześniu zakończyć. Myślę, że max do września. Znaczy no nie max, tylko tak wrzesień, październik chciałbym zakończyć tę serię. Coś takiego, nie? Ja się nie wiem, czy sobie te siebie nie przerzucę sobie na tryb timelapse'a. Bo to może będzie lepsze w sumie zasiać na timelapse'ie, nie? Te wszystkie pola. A na głosowym zobaczyć się na październiku, tutaj ze zbioru tej soi. No i w październiku, wiadomo, jeszcze jakieś pole by się kupiło.
jakieś pole by się kupiło, to może by jeszcze by się od razu powiększyło na tym odcinku. Coś w tym stylu, nie? Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko wyjdzie w praniu. Rewland. Jak to fajnie idzie to wapno. Znaczy fajnie. 24 metry. Chyba wiem, jak to po odcinku złapnuje, ale nie będę mówił. Bo trochę jednak tego wapnowania jest. Nie? 3 wielkie pola, no w sumie to 4, nie? Bo tutaj jeszcze po burakach, czy po tej, po marki mogę pokazać wam tak. No że tylko 32 tutaj nie będzie do wapnowania, no ale. Ale co z tego, jak tutaj to wszystko jest do wapnowania, te dwa pola, to już po prostu przeciągnę to po całości sobie, tak? Nie będę świrowo opowiadał. Tutaj też jest to całe pole do wapnowania, te dwa pola, a tutaj to nie jest 60%, więc... Ogień na tłoki. O! Coś takiego sobie zrobimy. Tak to mam coś nisko. O, tak sobie podniesiemy troszeczkę. Coś takiego. Będzie git. Nie, bo ja wiedziałem, że miał obciążyć tak po prostu po rżysku. Bo coś się zbugowało. On niby był podniesiony, ale tak jakby nie był. To było dość zastanawiające. Zjawisko. 28 minut odcinka. Zrobię jeszcze jeden przejazd. I na kolejny... O tak, taką miniaturkę sobie dałem. Może od razu sobie miniaturkę. Tarirara. Jeden przejazd jeszcze zrobię i będę kończył. Trochę tam wapna jest. Pokazane, trochę nie. Też nie chcę... Pamiętam, że był taki okres na moim kanale, że ciągle było na danej serii. Właśnie nie wiem, gdzie to było. Chyba na Leningradzie było, że było wapno, siewy, wapno, siewy, wapno, siewy na okrągu było, nie? A teraz tutaj to sobie rozdzieliłem, że zostawiłem sobie odcinek. Ja w sumie nieładnie, że wyjeżdżam sobie na tą drogę, no ale już. Już trudno. Czy mogę sobie poprzeczeń zrobić, albo zostawić go tak. Pola są dość mocarne tutaj, więc. Będzie co robić. Silniki będą miały co robić. Więc odcinek może być dość długi. Więc odcinek może być dość długi. Tak jak ten kurde zapis tego save'a. Ale czemu tak długo zapisujesz? Majster, nie podoba mi się to. Mogę jednak tego escape'a nie klikać. Halo! Czemu tak długo? Co jest? Sam podostałem od kogoś. Ej, to już nie są jajca.
Co jest? Chyba dawno zapisu nie było. Nie gadaj, że coś się odwaliło, ale no chyba nie. O, dobra. Kiedyś miałem takie coś, ale to... gdzieś dawno. No, tak to... Też może być dobry. Dobra, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. 32 minuty. No, ogólnie byłby krótszy o 2 minuty, gdyby nie ten mocarny zapis, który nie wiem w sumie dlaczego on taki długi był, ale no dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć i pa pa. 800 ton marfil wykopałem, a do kopania jeszcze zostało bardzo, bardzo dużo. Bo jeszcze taki hektar został do kopania. Więc tak to wygląda. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa pa i do następnego.